kiedy mamy jakiś tekst do zaprezentowania na scenie, zanim to nastąpi, musimy nad nim dobrze popracować. Należy zacząć od analizy tekstu, od oceny jego budowy, od wyszukania w nim różnych cech. Jeżeli jest to wiersz, to jaki to jest wiersz, jakie tu są metafory, jakie powtórzenia i wszystkie inne cechy tego tekstu. Być może są tu jakieś słowa, których nie znamy, albo określenia dla nas niezrozumiałe. Trzeba to wszystko wyjaśnić. Jeżeli dokładnie już zapoznamy się z tekstem, przechodzimy do drugiej części, bardziej twórczej, do interpretacji. Interpretacja tekstu polega na odczytaniu jego sensów i znaczeń, ale też na komentowaniu tego tekstu przez nas. Interpretacja jest bardzo twórczym procesem, bo stajemy się współtwórcami. Autor napisał ten tekst, ale my teraz, poprzez naszą interpretację, dzięki naszemu intelektowi, dzieki naszej wrażliwości, poczuciu humoru, prezentujemy własną wersję tego tekstu. Na początek należy postawić sobie szereg pytań. Po pierwsze, o czym jest ten tekst? I nie chodzi o to, co autor miał na myśli, ale o to, co ja rozumiem poprzez ten tekst, jak ja go rozumiem, czym jest dla mnie. Dlaczego chcę powiedzieć ten tekst? Co on ważnego ze sobą niesie? Kiedy już pomyślimy o tym, o czym jest tekst, albo co ja poprzez ten tekst rozumiem, pomyślmy też, kto mówi ten tekst. Czy mówię to ja, właśnie mówiąca, a może mówi to któraś z postaci tej historii? Wyobraźmy sobie, że opowiadam tekst Czerwonego Kapturka, opowiadam tę bajkę. O czym jest ta historia? Czy jest to historia krnąbrnej dziewczynki, która nie chce słuchać dorosłych? A może jest to historia dziecka, które chce być niezależne i niekoniecznie chce stosować się do wszystkich zasad nadanych przez dorosłych? A może jest to historia wilka niesprawiedliwie ocenionego? A może jest to historia samotnej babci? A może historia mamy nieradzącej sobie z opieką nad dzieckiem? Pomyślmy. Może któreś z tych tropów jest tutaj zasadne. Kolejna rzecz. Kto opowiada tę historię? Czy opowiada to Czerwony Kapturek, a może opowiada to Gajowy, a może jakaś sąsiadka niezbyt życzliwa, a może właśnie ktoś, komu zależy na tym, żeby Czerwony Kapturek był szczęśliwy, a może ktoś zupełnie inny. Przy interpretacji tekstu warto też odpowiedzieć sobie na szereg pytań dotyczących poszczególnych bohaterów albo postaci, w zależności od tego, jaki tekst mamy. Czy ja lubię tę postać, czy jej nie lubię? Może ona przypomina mi kogoś, kogo znam, może przypomina jakąś moją historię, którą przeżyłam. A może jest to jakaś historia, którą sama chciałabym przeżyć, albo bardzo nie chciałabym jej przeżyć. Czy bohater tragiczny albo bohater zły może ma w sobie coś komicznego, może ma w sobie coś na swoją obronę, może chcielibyśmy tego bohatera w jakiś sposób obronić. Poszukajmy kilka cech, które będą charakteryzowały poszczególną postać. Kilka różnych cech, bo nie ma tak, że wszystko jest czarno-białe. Zastanówmy się nad tym. Ważne jest też to, co ten tekst robi mi, co ja czuję, czytając ten tekst. Jaki jest mój stosunek do postaci, do tej historii i do poszczególnych osób? On będzie się wyrażał w sposobie mówienia o tych osobach. Każdy tekst buduje też pewne relacje. One też są bardzo istotne i widać je w interpretacji tekstu. Kolejną ważną rzeczą jest, komu opowiadamy tę historię, komu opowiadamy dany tekst, komu recytujemy jakiś wiersz. Może to jest do jakiegoś konkretnego odbiorcy. Może odbiorcą jest jeden z bohaterów tego tekstu. A może to jest jakaś postać historyczna lub ktoś zupełnie inny. Trzeba się nad tym zastanowić. Najważniejszą rzeczą, którą trzeba uwzględnić przy interpretacji, to są oczywiście emocje.
To dla nich przychodzimy do teatru, to dla nich oglądamy osoby, które występują na scenie, to dla nich chodzimy na koncerty, to dla nich słuchamy, oglądamy. I to są najważniejsze aspekty każdej interpretacji tekstu. Emocje. Trzeba je przede wszystkim wzbudzić u słuchaczy, ale trzeba je też wydobyć z siebie. Trzeba je znaleźć w tekście. Odnajdziemy je poprzez odpowiedź na szereg różnych pytań, tych, które też wymieniłam, które zadajemy sobie podczas analizy i interpretacji tekstu. I ostatnia ważna rzecz. Każdy tekst mówiony na scenie musi nieść z sobą pewną energię mówiącego. Jeżeli osoba, która mówi tekst, nie jest w niego zaangażowana, to słuchacz tym bardziej nie będzie zaangażowany. Słuchaczowi zawsze, oglądającemu zawsze udziela się emocja, zawsze udziela się energia osoby występującej. Ważne też, żeby tekst brzmiał tak, jakby te słowa, którymi występujący mówi, były wymyślane tu i teraz. Nie było to mówione, recytowane z pamięci, tylko właśnie mówione tu i teraz na bieżąco. Życzę wszystkim pięknych recytacji, pięknych występów, a słuchającym wspaniałych emocji. Do zobaczenia. Hej!